To może zacznijmy od tego, żebyście przedstawili siebie szerzej. Czym się zajmujecie? Jaki rodzaj rapu nagrywacie? Nazywamy się Sativa, nagrywamy od 10 lat ja, Ziuta i Cigen w tym samym składzie. Nagrywamy rap. Nagrywamy rap, nie mamy jakiegoś wyznaczonego celu czy gatunku. Podejście do rapu takie, że po prostu co mi się spodoba, to robię, lub w danym okresie mam ochotę, nie wiem, robić bardziej melanżowe kawałki, to robię. Jak mam ochotę zrobić trap, to zrobię trap. Nie mam jakiegoś takiego wyznaczonego, myślę, nurtu typowego w rapie. Czyli jesteście grupą, która nie zamyka się w danym gatunku i po prostu też nie traktujecie, powiedzmy, nowych nurtów jako czegoś złego, tylko też chętnie się z tym mierzycie? Tak, ogólnie zaczynaliśmy bardziej od takiego klasycznego rapu, a w międzyczasie tak jak ewoluował, to też na przykład naszą ostatnią płytę Sativa Bad Girl, Bad Boy nagraliśmy w bardziej nowoczesnym klimacie i nie baliśmy się użyć też autotuna, tak ze smakiem oczywiście, nie użyliśmy go tak w taki chamski sposób, jak to niektórzy już trochę przesadzają, więc jest tam po prostu w jakichś refrenach użyty, ale też nie baliśmy się zrobić coś nowoczesnego i tak idziemy. Po prostu to, co nam się podoba, to robimy. No ja nagrywam od 2000 roku właściwie, więc wychowałem się na typowej klasyce i kiedyś to tylko i wyłącznie był klasyczny rap. Wychowałem się, powiedzmy, na warszawskim rapie i francuskim, na amerykańskim gdzieś tam, ale to takim klasyku i bity takie, że jak to wtedy nawiło, jak Mobb Deep, więc no w takim się obracałem. Teraz też gdzieś tam wracam sobie do tych starych. Troszkę mnie męczy mnie trochę ta nowoczesność wśród młodych, tak troszeczkę jestem chyba zmęczony ostatnio, że jak tak słucham, przesłuchuję czasem tych młodych, to tak kurczę, zaczyna mi to bardzo tak podobnie brzmieć wszystko i tak nie mogę znaleźć nawet kogoś, kto by mi jakoś z tych młodych tak bym powiedział, no naprawdę kurczę, gość ma jakiś pomysł na siebie. Ja też uważam, że niektórzy ostatnio przesadzają z tą elektroniką, bo te wszystkie głosy brzmią ostatnio bardzo jednakowo. Nie wiem, ja właśnie tak jak mówię, my też gdzieś tam w refrenach użyliśmy jakiegoś delikatnego tuna i wtedy to jest fajne. Aczkolwiek ja też mam takie zdanie, że jeżeli ktoś swój cały głos przez zwrotki, refreny po prostu zmienia, to często brzmi już jak roboty po prostu. Ja często nie rozumiem w ogóle tekstów. W ogóle, kurczę, też są dykcje. I czasem ja nad tym staram się, nie wiem, poprawiam tam wielokrotnie, jak mam z tą dykcją problemy. Już z latami mi się ona wyrobiła jakoś tam, przez ćwiczenie jakoś staram się to wypatrywać, nie piję też do nagrywania, więc też ta dykcja jest lepsza niż jak kiedyś się nagrywało tylko po spożyciu tam paru piwek z chłopakami, no to też dykcja, czy miałeś dobrą, czy nie, to i tak zawsze ci piwo ją niszczyło, nie? Jeszcze bardziej. No więc teraz tak nawet nie rozumiem, muszę kurczę się wsłuchiwać w ogóle, żeby zrozumieć teksty co niektórych i kiedyś to tak kurczę, jak ktoś miał dykcji, to już go tam mówiła, nie rozumiem nic, trzeba trenować, a teraz nie rozumiem, a i tak tam lecą. No. I te napisy na klipach. Napisy. Widzieliście napisy? Niektórzy mają teksty no, normalnie, to tak jakby było, tak jak w filmach są napisy tłumaczone z angielskiego na polski, tak tam ktoś nawija tekst po polsku, a na dole są napisy, jest po polsku, jaki jest jego tekst. Nie? Także to chyba ma świadomość sam, że nie można zrozumieć. Pozostając przy was, właśnie wspomnieliście, że 10 lat na scenie jako Sativa i czy przez ten czas jesteście zadowoleni zarówno z dorobku, jaki osiągnęliście i na przykład z grona słuchaczy, jakie zdołaliście zebrać? Nie. Nie? Zawsze, nie. Zawsze mogłoby być lepiej, więcej. No, myślę, że ogólnie mało kto w życiu spoczywa na laurach i twierdzi, że on już nie chce nic więcej. Nie? Ja myślę, że to często jest tak, że każdy chciałby więcej. Każdy chciałby więcej słuchaczy, każdy później, nie wiem, jak odsłuchuje płytę po 5 latach, to wie, że no, mógł jeszcze to czy tamto zrobić. No, to jest takie normalne, że człowiek chce się rozwijać, więc ja też chciałabym mieć więcej słuchaczy, robić jeszcze lepszy rap i tak dalej, i tak dalej. No, w pewnym punkcie jest ciężko z podziemia się wybić. Można jakiegoś pułapu dosięgnąć, ale
później jak się nie przebijesz się z jakimiś tam hitami, powiedzmy, czy coś, co gdzieś po prostu trafisz w dany punkt, jak kiedyś dla Fordonu trafiło, bo przecież nie było praktycznie na bydgoskiej scenie żadnych teledysków, kurczę, to wtedy to naprawdę było tak ubogo, już w ogóle patrząc pod względem nawet Warszawy, czy Poznania, czy nawet mniejszych miejscowości, ale było mniej, bardzo ubogo było pod względem teledysków. Ogólnie mniej było teledysków i to były takie czasy, gdzie wyskakując z dobrym teledyskiem... Wow, to było coś. Teraz, kurczę, na telefonach co nagrywałem te teledyski, my też jak tam coś nagrałem, to te teledyski to po prostu już jest mnóstwo tego. Jest mnóstwo. No, jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni z dziesięciolecia, które zrobiliśmy w zeszłym tygodniu w Infinity, bo przyszło o wiele więcej osób niż nawet się spodziewaliśmy, także było naprawdę duże zainteresowanie. Nawet pojawili się ludzie, których pamiętaliśmy na koncertach na przykład, nie wiem, z 5 lat temu, potem ich gdzieś tam nie było w ogóle widać przez długi czas i nagle patrzymy, pojawiają się na naszym dziesięcioleciu. To było ogólnie takie miłe, że ktoś chciał po prostu, nawet jeżeli już przestał chodzić na co dzień, to chciał jakoś po prostu docenić nas i pokazać, że nie wiem, kibicuje nam i to było naprawdę fajne. Dużo bardzo ludzi przyszło i właśnie też takich ludzi, co na co dzień już nie chodzą na koncerty, a kiedyś chodzili. Dużo przyszli tylko dla nas po prostu, bo gdzieś tam się nasze drogi plątały. Nawet kurczę, na samym początku. Niektórzy w ogóle przyszli pierwszy raz na nasz koncert. 150 ale... osób gdzieś było, to no, jak śpiewali wszyscy 100 lat, to no, kurczę, nie powiem, było mega, nie? I to było fajne, że właśnie te 150 osób, to my zrobiliśmy pierwszy raz, w ogóle pierwszy raz w życiu od tych 10 lat zrobiliśmy koncert typowo nasz. Nie próbowaliśmy dołączyć innych koncertów, tak jak to zwykle się robi, te podziemne, że się zbiera jak najwięcej tych składów, się zbiera jak najwięcej tych składów, żeby po prostu każdy przyprowadził tam ileś osób i żeby w sumie jakaś tam gromada się zebrała. A pierwszy raz stwierdziliśmy, dobra, olewamy to, ile ludzi będzie, tyle będzie, zrobimy po prostu, to jest nasze dziesięciolecie, robimy po prostu nasz koncert. Jedynie osoby, które gdzieś tam przewinęły się przez nasze kawałki przez te 10 lat, po prostu zagrały z nami nasze kawałki, te wspólne, ale nie robiliśmy tak, że wszyscy grają jakieś koncerty. Mistrz Lego po prostu sobie tam jeden kawałek dołączył. Tak tylko ci młodzi grali na początku, z Fordonu grali po prostu taki a la support, powiedzmy. Więc koncert był typowo nasz i byliśmy naprawdę, no jest, tak nam było miło, byliśmy pozytywnie zaskoczeni, że te 150 osób przyszło. Spodziewaliśmy się połowy pewnie. No, DJ tylko nam się wycofał w dzień koncertu. Chcieliśmy go, że... Ale to nigdy nie może być tak, żeby było zawsze idealnie, nie? No, a raporty jak robiliśmy, też były różne problemy, a to ściana pękła, ktoś się przez backstage chciał przejść przez ścianę i mi dzwonił do nas, że właściciele estrady, że ktoś zrobił dziurę w ścianie. Potem patrzy, no naprawdę jest dziura w ścianie, pewna scena, więc no, były różne. Wspomnieliście już utwór, o który chciałem zapytać, czyli Dla Fordonu. Jest to chyba taki najbardziej szlagierowy pod względem liczby wyświetleń i tego, jak on się rozszedł, jeśli chodzi o waszą twórczość. I chciałbym się zapytać, jak wy patrzycie na niego z perspektywy czasu? Czy na przykład teraz byście dużo na tym poprawili? Czy to jest to taki utwór, który uważacie, że jest dobry cały czas i powiedzmy też aktualny i nie zmienialibyście nic? Nie zmieniłbym tam nic. Może parę osób bym nie wziął na teledysk. Ogólnie był taki klimat, to też było bardzo zaskakujące. Lolas, który przyjechał wtedy na ten klip, on był z Leśnego i on mówi, że on tak naprawdę, jak teraz z nim rozmawialiśmy, wybił się mocno, bo jest montażystą jednego ze znanych youtuberów, więc mieszka w Warszawie i montuje filmiki tego tam z dupy, czy jak on tam ma. No to on montuje tam jego filmiki, siedzi manomaniem niego tam i gościu, po prostu Lola zawsze był świetnym montażystą i po prostu tam do niego odwiedzamy go, do niego byliśmy. Ten teledysk w ogóle kręciliśmy 8 dni. Po prostu Lola zrobił taką dobrą robotę. No, w dzisiejszych czasach jak kręci się teledysk i sami wiemy, bo jeszcze kręcimy cały czas, jak kręci się teledysk, to najczęściej po prostu jeden, dwa dni. Każdy montażysta czy każdy kamerzysta chce to po prostu zrobić jak najszybciej, byle po prostu odbębnić, zebrać kasę i pójść do domu. Najczęściej Lola tam był zaskoczony tym, ile osób przyszło, bo on mówił, a ile tam będzie osób? Mówimy, nie wiem, trochę będzie, nie? No, był tak zaskoczony, że my szliśmy ulicą
naprawdę ludzie tak patrzyli, jacyś młodzi, wszyscy ten, my ich wszystkich naganiliśmy, wszyscy podchodzili, ja nawet ich nie znałem, tam niektórzy się w ogóle nie znali, mogli nawet się nie lubić, ale i tak w końcu się połączyli i wszyscy się bawili, niektórzy nawet do siebie nie pasowali jakby klimatycznie, wiesz, bo byli chłopaki z Zawiszy, byli jacyś tam inni małolaci, wiesz, niektórzy mogli powiedzieć, że to są jakieś gamonie dla nich, wiesz, ale wszyscy się połączyli, wszyscy razem tam, wiesz, skakali i była, kurczę, po prostu biba. Lola sobie chciało się dni kręcić, to ogólnie miał... Lolas zawsze miał dużą pasję i on czasami nawet sam, byliśmy umówieni na jakieś mniej dni, a na przykład on sam jeszcze proponował, a tu jeszcze czegoś nie ma, tu jeszcze coś dokręćmy, i także Lolas to był po prostu, szkoda, że z nim nie współpracujemy dalej, to znaczy my się z nim bardzo przyjaźnimy i jeździmy do niego do Warszawy, spaliśmy u niego i tak dalej, ale no jakoś tak, no on już ma dużo pracy przy tym swoim montowaniu, bo zawsze przyjeżdżamy, to i tak tam musi montować po godzinach, więc ma niestety tego mnóstwo. No, niestety, już nie ma czasu na pasję, to znaczy pasję, no, na takie robienie dla robienia. Robi tak, teraz biznesowo, ten telesans, nie? Kosztował 200 zł wtedy. Czy 300? 200. Plus koszty wódki i nie wiem czego tam, bo na początku była dosyć sztywna i mówiłem, no chyba trzeba iść do sklepu. No i poszliśmy do Monopola i wtedy już się zaczęło i tam się naprawdę działo. Tam mamy dużo filmików, no cały materiał mamy też zgrany jakby od Lolasa. Taki no, backstage. No to lepiej, nie. Chciałem kiedyś to zrobić, ten backstage, ale stwierdziłem, że tam Lolas wybrał tylko w najmniej przy połowę. No tam w niektórych po prostu momentach to już jest hardcore, nie? Tam już tak trochę nie nadajemy się na obiektyw. Wesoło było. No, później to było już nawet nie nagrywane do klipu, ale jakieś wszyscy chcieli być cały czas kręceni, więc jakieś śpiewy, nieśpiewy. No, wszystkim się podobało. No, kurczę, dostaliśmy wtedy nagrodę. Najlepszy klip roku w Bydgoszczy. Też nie mieliśmy konkurencji. Co dużo. Konkurował z nami, pamiętam, kurczę. Osiedla Głos, który nie był z tego roku, ale dołączyli go, żeby było w ogóle jakaś konkurencja, naprawdę. Pamiętam, że tak było. Oficjalnie wtedy ten kawałek, też bardzo fajnych chłopaków. I oni. No ale było parę, no nie było wideo Bisza, tak, ale było boków wideo, które było zmontowanych różnych kawałków. To był ich promo wideo. To było jako teledysk roku, wiesz, tam po prostu tak było ubogo i trzeba znaczy, było nie coś... to nie był teledysk roku, bo nasz był teledysk. No tak, ale to, że w kategorii był, nie? No i jeszcze coś było, Łukasz, tam coś jeszcze dołączyli. Mi się wydaje, że coś jeszcze coś było, tam było już pamiętam, ale no... Nie wiem, czy nie było to na Owczarni tam w Fortonie, nie wiem, czy to Chio robił. Tam właściwie było wszystko ustawione. I tak przez te nagrody. Ja to tak potem wykminiłem, bo tam mogłeś... Tak, bo tam wszyscy wygrali, każdy dostał coś, jakąś żywy było. No widzisz, no to było fajnie ustawione, tak miło, że każdy dostał coś, nie? No to jeszcze chciałem zapytać, jeśli chodzi stricte o was, o waszą przyszłość, 10 lat za wami, a co przed wami? No ja teraz ogólnie zajęłam się celowym projektem pod nową nazwą Francis. Na razie mam wizję, że to będzie połączenie chill stepu z rapem. No także taki półrapowany, półśpiewany. Aczkolwiek ta wizja może jeszcze się zmienić, bo jeżdżę do takiej akademii Life Art do Warszawy. Oni zajmują się kształceniem wokalnym i też menadżerowaniem i wiem, że też możliwe, że po tych warsztatach jeszcze coś mnie najdzie. Więc na razie jeszcze zaczęłam dopiero powoli, więc myślę, że może to jakoś ewaluować ten pomysł. Byłam już na pierwszych warsztatach i tak myślę, że jeszcze na razie tak nie zaczynam na grubo, bo tak czuję, że może mnie jeszcze coś tam natchnąć. A są tam różne też osoby, które mają kontakt z takimi grubej rangi już muzykami i liczę, że może jakieś kontakty tam się też nawiążą, jakieś znajomości, może coś jeszcze tam ewaluuje, więc no ale taki, na pewno będzie to projekt połączony rapowo-śpiewany, no bo też no, na tych warsztatach będę jeszcze doskonalić właśnie wokal, więc chcę połączyć rap ze śpiewem tak pół na pół, to więc tak, to będzie na pewno, ale czy chill step będzie, to jeszcze nie jestem przekonana. A ja robię solo. Robię epkę pod nazwą Archiwum, czyli wracam do mojego jakby dzieciństwa, po tym młodości jakiejś, mam 35 lat, więc gdzieś tam jak miałem 18 czy 19 i co się działo, nawet tych rzeczy, które no chyba mniej, bo gdzieś się wstydzę, więc też będę o tym opowiadał. Wziąłem kawałek, jest na YouTube, Duma i tak
będę po kolei sobie wrzucał. Tak bardziej zajawkowo to jeszcze robię. Myślimy nad satiwą mimo wszystko, nie? Tak, w Szymroku myślę, że wyjdzie satiwa. Ty gdzieś tam napisałeś w ogóle na profilu, czy coś, że będzie, nie? W Szymroku myślę, że będzie, tak. Pod koniec roku myślę, że tak za rok. Ale satiwa na pewno teraz będzie taka klasyczna, bo mamy tak ostatnio zajawkę. Robimy różne luźne numery, możecie na naszym kanale usłyszeć, zobaczyć też teraz klip wydaliśmy. Satiwa od początku, wcześniej gdy zamykam drzwi. I tak troszeczkę w klasyczny bardziej rap znowu trochę wróciliśmy do korzeni. Może przy tym dziesięcioleciu nas trochę tak natchnęło na powrót do powrót do klasycznego rapu. Także cały czas działamy i tak... Nawet w bardzo dosyć dobrym tempie, bo mamy studio w domu teraz, więc nam to idzie. Nawet zaskakująco dobrze nam to idzie. Dużo wrzucamy. No, bo mam w domu teraz sprzęt, więc nagrywamy w domu i całkiem nieźle tam mamy tą kołdrę, wykorzystujemy, jest naprawdę fajnie. Znaczy, no ogólnie nawet te kołdry to nam polecił Waldemar Dańczak, który nam robi mix master, no, to jest reżyser dźwięku też właśnie z Warszawy, który się tam zajmuje, na przykład Mała Harufusa ostatnio robił mixmaster. No i do takiego domowego nagrywania to powiedział, że się sprawdza. Że już gąbki to już jest dawno przeszłość. No i gąbki wysłaliśmy mu wokale właśnie ostatnio z kawałka Satiwa od początku i stwierdził, że zaskakująco dobrze to brzmi. Tak, oczywiście te wokale surowe, bo jak w After Jointie mieliśmy, to tam często skompresowane były mocno już te wokale, po prostu były gdzieś podłączane pod jakieś kompresory. One fajnie brzmią, ale gorzej się je obrabia, że on już nie może jakby zrobić, no to tak jak wysłać w MP3 bit, nie? No to już tak kurczę trudno, już nie ma się to tam wycisnąć z niej, nie? Ogólnie zawsze byśmy zadowoleni tak z tego miksu. Waldka. No i Bad Boy Bad Girl robi całą płytę. No i ta cała płyta Bad Boy Bad Girl, a właściwie Bad Girl Bad Boy, jest naprawdę, zrobiliśmy, jeżeli chodzi o poziom techniczny, no to zrobiliśmy ją na pełnym wypasie. Kupowaliśmy bity od naprawdę bardzo dobrych producentów, z takich znanych polskich, to Poszfix na pewno. Sam, który jest na Taco na Fida nawet. Jeszcze go poznaliśmy przed tym, jak jest... Jak się tak mocno wybił. Ale robił też właśnie biciki na tą płytę, więc ta płyta jest na takim pełnym wypasie zrobiona, jeżeli chodzi o techniczny poziom. Niestety promować nam ciężko. Nie mamy znajomości, nie mamy jakiejś siły przebicia w tym względzie, więc wszystko promujemy własnym sumptem, więc nie każdy ją słyszał. No ale... Może jeszcze usłyszę więcej osób. Teraz chciałbym przejść do spraw bardziej ogólnych, mianowicie jako jedni z czołowych graczy podziemia bydgoskiego macie wgląd do tego środowiska i czy uważacie, że to podziemie bydgoskie jest ciekawe? Czy jest sporo graczy, których naprawdę warto słuchać i polecać? Ja tak coraz tam gdzieś tam mi dochodzą młodych, bo gdzieś tam sobie sprawdzam, niektórych znam mniej lub bardziej. Gdzieś mi tam podsyłają też jacyś młodzi. Myślę, że rozwija się dobrze bydgoska scena. Ma ciekawych tam młodych, są różne style. Nawet jeśli ja tam się nie muszę tym jarać, to widzę, że coś tam się dzieje. Że cały czas nawet jest tam. No teraz właśnie pieniądze są z tego rapu, więc też dużo dzieciaków idzie w ten rap. Nie? Kiedyś tak nie myślało się aż tak o tym po prostu. Nie, ja ogólnie bardziej lubiłam klimat, który był jeszcze... parę lat temu dobrych w bydgoskim rapie. Brakuje mi teraz tego klimatu. Nie wiem, jak mam go określić, jaki był kiedyś, ale jest inaczej. No jak się idzie na teraz na koncert, a kiedyś się szło, to było jakoś tak inaczej. I nie wiem, te raporty, które robiliśmy, to były naprawdę na grubą skalę. Tam przychodziło po 300 osób na te koncerty. Jakby teraz gdziekolwiek chodzimy, to już nie ma takiego klimatu, nie ma takiego zainteresowania jak kiedyś tym podziemiem. Ja już nie oceniając poziomu tutaj teraz osób, które nawijają, ale choć mi bardziej o całą otoczkę. Mi się bardziej podobało, jak właśnie te, nie wiem, z 6 lat temu. To naprawdę to ludzie żyli tym. Jak były koncerty, no ja tak mówię o tych naszych raportach, no bo one były naprawdę, dużo ludzi przyciągały. Ale to był taki fajny klimat, że i byli tancerze, i byli raperzy. I w ogóle ludzie tak bardziej wyczekiwali, tym żyli i nie było tego, co teraz, że tylko... Znaczy zawsze byli ludzie, którzy przychodzili
tylko na swoich kolegów i później sobie szli i w ogóle nie słuchali innych, ale też była duża garstka osób na raportach, którzy po prostu przychodzili, żeby pobawić się i nie patrzyli, czy to jest mój znajomy, czy nie mój znajomy, i stali na koncertach i się bawili po prostu, bo no, żyli tym klimatem. Były takie grupy osób, które tak naprawdę nawet nie musieli się jakoś więcej jarać rapem danego artysty. Po prostu jarali rapem. Nawet jak leciał już beat, bo czasem też jak słucham, nawet nie rozumiem, bo jestem słabo nagłośnienie, ale słuchać beat, mówię, o fajny bicik, nie? Nawet jak jakiś support sobie posłucham, a nie znam gości, gdzieś tam nawet jakieś dżimy czy coś, no to kurczę, my bardzo często... My się z Łukaszem jesteśmy często w pierwszym rzędzie, bo my się po prostu jaramy i lubimy sobie nawet potańczyć do rapu gdzieś tam w pierwszym rzędzie i my po prostu stoimy i wspieramy artystę. I kiedyś takich ludzi było więcej, a teraz tak jak chodzimy często, to staramy się być co jakiś czas na podziemnych imprezach bydgoskich. No to tak raczej 10 osób przyjdzie na swojego kolegę, potem kolega schodzi, oni idą z nim, a często nawet te, czego najbardziej nie lubimy, jak widzimy, że ludzie już wychodzą w ogóle z klubu od razu. Kolega skończył grać i już wszyscy zawijają się i do widzenia. I już nawet nie zostają na imprezie. Więc nie wiem, no ja wolałam taki... Kiedyś był trochę może... Ludzie mieli może trochę mniej pieniędzy i jakoś, nie wiem, większa surowość była, ale kurczę, chyba bardziej tak cieszyli się tym rapem jako rapem, a nie tylko tak jak teraz jakieś takie parcie na fame i na jakiś swag i inne takie rzeczy. No dziś ta kultura, myślę, troszeczkę oberwała. Ja zauważyłem ostatnio, że trochę klasycznego rapu wraca od tych starych wyjadaczy. Ostatnio kupiłem płytę Ero, jest kurczę jako kosmos dla mnie, jest naprawdę fajna. I parę widzę kawałków takich rapowych, nawet ci starzy wracałem do jakiegoś tam PZ, to z tym intro, na przykład wjechał z takim naprawdę fanem klasycznym rapem, gdzieś tam takie kawałki się nawet przebijają i myślę, że to jest rap jak kiedyś był buntowniczy. Tak teraz klasyczny rap jest buntem dla tych nowoczesnego rapu, tak zauważam, że każdy chce troszeczkę teraz ten klasyczką jeszcze, nawet jak robił coś nowoczesnego, to teraz jak widzisz, że już trochę przesadza jest i każdy troszeczkę tej klasyki chciałby dodać, no bo taka dehumanizacja się zrobiła ogólnie i teraz wszyscy kurczę chcą być elektroniczni, chcą być jak roboty, cyborgi, no bo młodzi teraz tylko w tych telefonach i oni kurczę bardziej ważne jest jak wygląda na Instagramie niż jak na żywo, nie? To jest teraz najważniejsze, on tam może kurczę iść brudny do szkoły i nikt chyba tego nawet nie zauważy, ale najważniejsze, że jest wyniunkany na Instagramie, nie? No, dziwny no, świat się robi, ale no, chyba tak wszędzie, w każdej w całej sztuce chyba tak jest. Nie tylko w rapie, czy tak w życiu. Nie znam. My nie mamy telewizję od 3 lat już nawet. No nie życiowo i ideologicznie nie podążamy za nurtem życia takiego elektronicznego. No tak, no bo odcinamy ja lubię, ja czasem naprawdę posłucham sobie te nowoczesne kawałki. Mówię o kawałkach, ja bardziej mówię o tym, że nie mamy telewizji, kurczę, nie potrafimy na tym Instagramie tam dzień w dzień zrobić sobie fotek. Kiedyś sobie powiedziałem, strony. Tak, będę wrzucał. Ja też. Ważny jest Instagram, musicie tam musisz napadać. Codziennie wrzucać. Musicie wrzucać. 2 dni wrzuciłem jakieś zdjęcie, na 3 dzień mówię, co ja mam tam wrzucić? Ja patrzę jakieś tam relacje, gościu, nie wiem, na tych bumerangach tam coś tam, to nawet nie oglądam już tego tam. Naprawdę, ta Instagram nawet co, mało wchodzę, mam tam, ale... no tak, no dziewczyna to jeszcze ten, ale naprawdę mi, nie wiem, czasem już naprawdę nie wiem, co mam rzucić, już na siłę szukam, co ja mam zrobić, co mam teraz, no jakieś zdjęcia głupie tam, już wrzucałem ciągle to samo, albo... Wrzucałem ciągle to samo, to jest no, fakt. Bardzo ale... podobne, jakby sceny, albo tylko nawet twarz, jeśli zawsze. Zdjęcie jest ładne, jest zrobione, powiedzmy, przez kogoś, to te sceny są bardzo podobne, no nie ma tam jakiegoś innego czegoś, no. Takie trochę to jest bezsensowne, ludzie tracą czas w ogóle na tych Instagramach, na tych Facebookach, tracą czas na robienie takich bezproduktywnych rzeczy, bo faktem ostatnio też weszło... Produktywne, bo to jest ich promocja, no, wiesz. Ale to jest takie głupie, że musisz, ty zamiast, nie wiem, zająć się muzyką, tak, to musisz teraz poświęcać swój czas na wrzucanie fotek codziennie takiej samej, bo ja na przykład ostatnio właśnie patrzyłam... Niektórym artystom pewnie ktoś prowadzi te Instagramy, bo nie wiesz, że oni też mają tyle czasu, żeby siedzieć i tam ciągle na Instagramie. No nie wiem, co tam robią artyści. Ja pracuję. Nie, mi chodzi bardziej, wiesz, Łukasz, mi chodzi bardziej o to, że po prostu na przykład ja ostatnio weszłam na Instagram jednego ze znanych raperów i naprawdę on ma tylko zrobione same twarze.
i za tą twarzą widać, że to tło się zmienia, czyli że jedno zdjęcie robił w łazience, drugie robił w pokoju, trzecie robił na dworze przed blokiem, czwarte robił gdzieś tam. Ogólnie jest i tak sama twarz, więc jakby tego tła jest tam trochę i po prostu właściwie codziennie ma tylko twarz wrzuconą. Znalazłem patent. Nazwy twarz. No, raz ogolony, dzisiaj nieogolony. No, wiesz, jak ktoś już jest sławny i wybił się, to już tam ludzie i tak będą się jarać, że on w ogóle pokazał twarz. Codziennie pokazał twarz. Bo wiesz, a ty będziesz pokazywać twarz, a nie jesteś znana, to powiedzą, że to jest... Nie, to nawet nie o to chodzi. Chodzi mi to, że to takie jest, wiesz, bezsensowne i że na przykład taka osoba wie, że ona musi to zdjęcie wrzucić i po prostu wrzuca. Czyli staliśmy się niewolnikami social mediów w jakimś sensie, nie? No jesteśmy, no jesteśmy. My i tak plakaty rozwieszaliśmy, kurczę, na koncert. Kto rozwiesza teraz plakaty? A my tam stało. My jeździliśmy na przystanki, jak kiedyś, przecież kiedyś na raporty, to my po prostu tak zawalaliśmy. 500 plakatów potrafiliśmy na Bydgoszcz rzucić w dwóch seriach. Dlatego 300 osób przychodziło na podziemne koncerty, nie? Bo wszystkie przez dwa tygodnie, co drugi dzień. Do estrady, z policji, były różne. Gonili mnie. O, mandaty z dwa razy dostaliśmy za. To już się działo. Teraz utwórz wydarzenie, zaproś znajomych, udostępnij na fanpage'u. No, jestem organizatorem wielkich koncertów. Ale wiesz, Łukasz, ale na przykład te dziewczyny, które właśnie były po iluś latach i co ich nie widzieliśmy, to właśnie mówiły, że zobaczyły plakat na przystanku, że Sativa ma jubileusz. No to paru znajomych także... powiedział, że zaprosiliśmy ich plakatem. No. Zobaczyli, kurde, plakat. No, myślę, że plakat jest fajny, kurczę, to taką, jakąś taką rangę podnosi miejsce koncertu. My tam jeździliśmy po Fordonie, to tam gdzieś na tych kebabach wieszaliśmy coś, to tam wszyscy znali. O, dobrze, możecie wieszać Monopole. Także tam było, kurczę, fajnie, fajnie tak pojeździć. My nawet sobie wspomnienia mieliśmy przy tym, jak rozwieszaliśmy te plakaty, widzieliśmy tam te przystanki, kurczę, jak ze starych czasów. Się jeździło, biegało, czy to zimno, czy nie, tam... się rozwieszało. Pamiętam, że kurczę, klej nam zamarzał jak... Zimą na raporcie jakimś, to klej nam zamarzał, bo było minus w trakcie, i zanim... wlewaliśmy, to on już zamarzł. I najpierw się już, kurczę, było tak zimno. No, jeździliśmy twardo. To dawało efekty. Potem już coraz mniej ludzi zaczęło przychodzić na raporty. No już tak. Ostatni raport już był dosyć słaby. Już tam ze 100 osób było. No to wszystko ma swój początek i koniec. I trzeba było zakończyć. Już widzieliśmy, że tutaj więcej... A już te stare ekipy też się powycofały. No przecież mnóstwo raperów ja spotkałem, że tak powiem, nawet w Bydgoszczy już mówiąc. No, było bardzo dużo. Drogi. Kiedyś też tam było dużo, dużo krzyczeli, jacy oni tam mają wielkie plany i po planach. Niektórzy byli rok, dwa, było mnóstwo. Teraz też będzie tak się, to nie jednemu tam nie wyjdzie, nie zarobi, to stwierdzi Maula, że ma to w dupie. Tak, też poznaliśmy takich ludzi, którzy po prostu widząc, że nie mają tyle wyświetleń, nie wiem, na kawałkach, co by chcieli, to szybko zwinęli manżury. Nie będzie pieniędzy, to co, po co on to ma robić, nie? No, także mało ekipy. To pokazało, jaką mają pasję, no kurczę, no bo my to robimy z pasji. Fajnie było zarobić. Ja chciałbym, żeby mi oddali to, co ja wtopiłem nawet przez te 10 lat w Sativie. To bym naprawdę chciał, żeby mi to oddali i trochę bym miał tych pieniędzy. No. To, co się wtapia w muzykę, a teraz to bity są tak ogromnie drogie. Ten Mixmaster, to wszystko, to jest, kurczę, naprawdę maszynka do zarabiania. Dlatego jest teraz, nie wiem, na Facebooku grupy z producentami, tam jest tyle producentów, że kurczę, każdy może być producentem już teraz. Ja nie wiem, kiedyś to, nie wiem, się znało Era, tam jakiś tam paru w Bydgoszczy było producentów i tyle na przykład. Teraz to, kurczę, tam każdy chce być producentem, chociaż tam jeździ, nie wiem, na jakichś tych samych patentach i... Fajnie, że zarabiają. No, no, w Ameryce się w ogóle nie wstydzili o tym mówić od początku. Chcieli zarabiać i zarabiali. Teraz Polacy w końcu się otworzyli, że chcą zarabiać i zaczęli zarabiać, bo jak kiedyś tak narzekali, że nie chcą, to tak nie zarabiali aż tak. Przed chwilą wspomnieliście o tym, że paru gości się zwinęło i właśnie chciałem się zapytać, czy jest kilka takich osób z podziemia, które uważacie, że szkoda, że skończyły swoją działalność? Paparazzi. Ja na przykład uważam, to ja zawsze lubiłam muzykę Pawła. No, jest z takich... On bardzo dobrym raperem. Rozmawialiśmy kiedyś z nim. Miał też się pojawić w tym dziesięciolecie, bo on ma jeden kawałek z Martą, powiedział, że już nie. Już nie chce. No, więc... Kiedyś powiedział, że zajął się życiem. No bo rap to jest taki trochę... No ma jednak dziecko, więc myślę, że niektórych wykluczyło dziecko, dzieci. No coś się zająć dzieckiem, myślę, że to mądra decyzja.
CMS-i już nie robią jako CMS-i. Ja myślę, że CMS-i była jedna z najlepszych grup w ogóle w Bydgoszczy. Ze studia, w którym mieli duży potencjał, ale mieli, kurczę, 4 osobowości. To też było... To były 4 miasta strony, 4 osoby. Myślę, że... Zajebisty skład i teraz Haker jeszcze robi, Dziewa też, ale już... Też odbiła. Dziewa chyba najbardziej tak czaska. I Haker teraz też zaczął wrzucać numery. No ale to robią solowo, a ja to jednak CMS-ów jako typowo, jako ich skład, ich 4, to najbardziej taki mieli swój styl wyróżniający się. Myślę, że za czasów starszy Golf też był dobry. No to już takie czasy prehistoryczne. No, miał swój styl i myślę, już że no, mógłby też więcej namieszać niż namieszał. Niektórzy jeszcze rapują, więc nie będę mówił. Z tych takich, co powiedzmy mi się tam gdzieś rzucili, albo mieli jakiś fajny styl, albo po prostu mieli dobre teksty czy coś, no to trzy takie. Można powiedzieć, że w tej dekadzie były tak jakby dwa boomy na bydgoski rap. Pierwszy stworzył Bisz w 2013, gdy wydał Wilka Chodnikowego. Drugi boom uznaje grupę 2115 i choć jeśli chodzi o ich warstwę artystyczną, tutaj możemy się spierać, tak trzeba przyznać, że też oni swoją działalnością, szczególnie BDOS, ten Bydgoszcz znowu tak wyniósł się, że polska rap scena ma zaznaczoną mocną Bydgoszcz. I... Myślę, że emblemat też, nie? Swoją płytą gdzieś się przebił na dealu, to jednak też zaznaczyli. Można ich lubić lub nie, ale myślę, że też szybciej się... Wszystkich można lubić lub nie, Łukasz. No. Zawsze tak jest. No. Myślę, że emblemat też nie miał swoją. Tak. No, w końcu na dealu się pojawił, a Femgru, no jednak to jest jakaś tam, kurczę, legenda. Tylko, że problem ze wszystkimi tymi składami jest taki, że one się pojawiły, a do dziś w Bydgoszczy nie ma żadnej wytwórni, która by dalej ludzi promowała i która by pociągnęła, no na przykład właśnie... No brakuje nowego Sokoła, powiedzmy, nie? Bisz nie zrobił jak żadnej takiej na przykład wytwórni, on był taki pierwszy, można powiedzieć, czy emblem. Jego brat właściwie tam tworzy, nie? Bo jego brat dobra, zawsze... Dobra, chodzi, że nie zrobili takiej wytwórni, żeby wzięli kolejne osoby do wytwórni, żeby tak jak, zobacz, w Poznaniu... No ale on nie wydał żadnego takiego legala. Nie? W Szczecinie jest wytwórnia, w Białymstoku, nawet w takich już nie mówię o tym, że to tylko Warszawa, Poznań na przykład, ale przypuśćmy Szczecin też swoją, Białystok też miał, tak? No nie wiem, Śląsk też tam ma. A chodzi mi o to, że po prostu u nas zrobili swoje płyty i nie poszli w rozkręcanie wytwórni, nie? I no niestety w związku z tym to były takie jedne strzały. I nie poszło za tym takie budowanie bydgoskiego rapu, tylko tak mi się wydaje, nie? Bo jednak wszystkie inne duże miasta mają bardziej rozbudowane te sceny swoje. U nas to tak słabo, moim zdaniem. No nie ma. Ciekawe jestem, czy BDOS coś zrobi z tym, bo on jest, wiesz, młody. Ma jeszcze szansę, że on tam swoich kolegów pociągnie. Ja znam go osobiście, więc nie wiem, jakie ma plany. No tak, właściwie to jest jeden z... którego nie poznałem dopiero. Tak, my obracaliśmy się wśród całej otoczki raperów bydgoskich, nawet mniej znanych, to tam gdzieś spotkaliśmy się, albo raporty tyle te składów grało, niektórych już nawet nie pamiętam nazwę i oni tylko zagrali tam na przykład i już ich nie było. BDS nigdy nie poznaliśmy. Byliśmy na jego koncercie. Nawet zanim... Władysławowie chyba. Ale chodzi, że nawet że go nie poznaliśmy zanim się wybił, że nigdy nie grał młodszy, supportów nie? jakoś ani... Właśnie o tym rozmawialiśmy ostatnio, że nie wyczailiśmy, gdzie on mógł grać supporty, zanim na przykład się wybił, czy coś gdzieś tutaj, czy jakieś lokalne koncerty. Może miał lepszy patent na to i myślę, że pogratulować mu tego, że się wybił i zrobił tak, i obszedł dookoła tą Bydgoszcz, bo Bydgoszczy trochę tych raperów niektórych naprawdę nas tutaj wgniotło i dużo się nie wybiło, a mogło. No tak naprawdę tylko Bisz się wybił i BDOS na jakąś skalę, że powiedzmy grają jakieś trasy, nie? Cały czas coś tam działają, no i żyją z tego przede wszystkim, no żyją. Bisz też, jak wiem, to chyba żyje z muzyki, więc to jest kurczę plus.